Czy kłęby dymu nad podwrocławskim Kargilem są groźne dla ludzi? Wrocławianie i mieszkańcy okolicznych wsi narzekają na uciążliwy zapach i boją się, że jego przyczyną są szkodliwe substancje. Jeden z naszych widzów wysłał do nas film rejestrujący opary nad fabryką. Postanowiliśmy pójść tym tropem i wyjaśnić sprawę. Czym zajęła się Aleksandra Marciniak? Czy ktoś to kiedyś sprawdził? Może nasze władze by się tym zainteresowały? Albo koledzy od ochrony środowiska? Jakieś organizacje? Taki film wysłał do nas jeden z naszych widzów. To fabryka firmy Cargill. Zakład produkuje syropy skrobiowe i dodatki do przemysłu mięsnego. Gdy przyjeżdżam tutaj, często widzę kłęby dymów. Nie wiem, czy to jest szkodliwe, czy też nie, ale jest to widoczne. I ten zapach jest tak bardzo nieprzyjemny. Udało się zauważyć dużą ilość dymu. Nieprzyjemny zapach. Myślę, że to się rzuca w oczy wszystkim. To jest uciążliwe. Jak najbardziej fabryka powinna dać odpowiedź, znaczy osoby, które są za to odpowiedzialne. Mieszkańcy boją się, że i dym, i odór są niebezpieczne dla zdrowia. Na pewno. Tak jak każdy jeden dym. Czy palący i niepalący wdycha, czy nawet i głupie ognisko, w którym się pali plastyki i wszystko. I na pewno ten dym tak samo jest szkodliwy. Nie ma się czego bać, to tylko para wodna, uspokaja Maria Siwiak z Inspektoratu Ochrony Środowiska. Co 3 lata firma Cargill jest kontrolowana. Są tam prowadzone procesy technologiczne związane z przeróbką z surowca roślinnego. No i oczywiście takim procesom będzie towarzyszył pewien uciążliwy zapach, natomiast nie są przekraczane normy, jeżeli chodzi o warunki dopuszczalne. Pracownicy firmy Cargill odmówili komentarza. W poniedziałek dyrektor firmy ma wydać oświadczenie pisemne w tej sprawie. Wrocław, Aleksandra Marciniak.